Ja mam takie pytanie. Jaki ma Pan pomysł na służbę zdrowia? Prywatyzować, zwiększyć składki? Składki na ochronę zdrowia to ja bym w ogóle zlikwidował. Ale nie w sensie, żeby ich nie było. Już słyszę brawa z dolnych korwinistów, więc szybko interweniuję. Co ja bym chciał? Chciałbym, żeby ich nie było. W ogóle chciałbym, żeby nie było żadnych podatków, a jakieś muszą być, to żeby były niskie i proste, tak jak to wyraziliśmy w naszym postulacie. Natomiast za coś trzeba to opłacić i jakby wiemy też, że mamy warunki demokratyczne. Nie da się w warunkach demokratycznych przeprowadzić jakiejś gwałtownej rewolucji w sposobie organizacji państwa. Co do zasady postulujemy daleko idące zmiany, ale ze świadomością, że większość daleko idących zmian wprowadza się ewolucyjnie. Więc zacznę od tego, że składka zdrowotna nie jest składką, jest podatkiem. Jest podatkiem, dlatego że definicja ekonomiczna składki zdrowotnej to jest w ogóle składki. To jest coś takiego, że świadczenie jest uzależnione od składki, no i człowiek gdzieś tam składa. Tu się nic nie składa, świadczenie nie jest w żaden sposób uzależnione od tego, który odprowadzi składki zdrowotnej. Więc z ekonomicznego punktu widzenia składka zdrowotna jest podatkiem. To jest pierwsza sprawa. Druga, system podatkowy w Polsce byłby prostszy, naprawdę, i wszystko byłoby prostsze, gdyby tą składkę jako odrębny podatek zlikwidować. Jak to upraszczać? Mamy przy Konfederacji zespół ekspertów, oni będą dyskutować nad tym, aż przedstawią nam rozwiązania, które z kolei Konfederacja przedstawi Państwu. Natomiast to mówię na wstępie, jeżeli chodzi o stronę, skąd bierze się pieniądze. A teraz druga ważniejsza rzecz, jak się je wydaje. Otóż moim zdaniem tu jest potrzebna poważna zmiana w wydawaniu pieniędzy na ochronę zdrowia. Jest prawdą, ci, którzy mówią, że ich jest za mało. To prawda, inne państwa, które mają lepiej zorganizowaną ochronę zdrowia, wydają na to więcej pieniędzy. Natomiast te pieniądze są wydawane nieefektywnie. I one są wydawane nieefektywnie z tego powodu, że cała organizacja ochrony zdrowia jest oparta na błędnym lewicowym założeniu. To błędne lewicowe założenie polega na przesadnym centralizmie, na przekonaniu, że grupa oświeconych urzędników pracujących w Ministerstwie Zdrowia i Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia jest w stanie wytworzyć takie instrumenty księgowe czy matematyczne, które spowodują dystrybucję ograniczonych pieniędzy pomiędzy 30 milionami obywateli, tak żeby ich oczekiwania na świadczenia zdrowotne zostały zaspokojone. I to jest niemożliwe do zrobienia. To jest niemożliwe, bo ludzie są zbyt różni, Polska jest zbyt zróżnicowana, sektory ochrony zdrowia są zbyt różne między sobą. Każdy, kto się trochę tym interesował, wie, że inaczej wygląda specyfika opieki paliatywnej, inaczej opieki okołoporodowej, inaczej wygląda ratownictwo medyczne, inaczej wygląda profilaktyka, inaczej wyglądają świadczenia wysokospecjalistyczne, inaczej wygląda ochrona zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, inaczej świadczenia ambulatoryjne. Po prostu każda z tych dyscyplin, a inaczej jeszcze polityka lekowa, każda z tych dyscyplin, z tych podsektorów ochrony zdrowia jest inny. Ma swoją ekonomię wewnętrzną, specyfikę ekonomiczną. Więc to, co jest rozsądne i co Jacek Wilk artykułował, ja artykułowałem w poprzednim roku w debatach publicznych, do których zostaliśmy zaproszeni, Jacek Wilk w TVP, ja w TVN-ie, to wprowadzenie elementu decentralizacji zarządzania środkami. Mówiliśmy o systemie singapurskim. W systemie singapurskim są ubezpieczenia zdrowotne, jest nawet przymus ich opłacania, ale środki wydawane są w ten sposób, że pacjent na to ma jakiś wpływ. Czyli na przykład dostaje kartę i decyduje, do którego lekarza pójdzie i gdzie te jego środki pójdą. On nie może tego wydać na remont mieszkania, on może to wydać tylko na świadczenia zdrowotne, ale decyduje, w którym gabinecie. Tu mu się podoba, tu mu się nie podoba, tu czekałby 4 miesiące, idzie tam, gdzie będzie czekał 4 tygodnie. I nie jest tak, że to wszystko jest odgórnie decydowane i to jest rozsądne. To jest rozsądne. W przypadku bardzo drogich terapii, bardzo drogich operacji system ubezpieczeniowy jest uzasadniony, bo te świadczenia i koszty idą w setki tysięcy złotych i tego się już z żadnej karty nie da zapłacić, ale proste wizyty z takiej karty na przykład mogłyby być płacone. Inne źródło inspiracji, bardziej państwowo zorganizowane może niż system singapurski, Niemcy. Niemcy mają system przymusowych ubezpieczeń zdrowotnych, ale zarządzanie tą składką jest puszczone w konkurencję pomiędzy wieloma kasami chorych. Są państwowe, samorządowe, prywatne. Komuś się nie podoba, jak jedna kasa zawiera umowę o świadczenia zdrowotne, idzie gdzieś indziej. W Polsce z NFZ-u nie da się wyjść. No chyba, że prawda, przez, jak to się mówi, z nogami do przodu. Albo do sektora prywatnego, tak? Albo do sektora prywatnego, gdzie sam człowiek za wszystko płaci. No jaka alternatywa, że raz opłacone w NFZ-cie i drugi raz idziemy płacić prywatnie, prawda? No to jest sztuczne subwencjonowanie nieefektywnego systemu.
Także moim zdaniem decentralizacja, elementy konkurencji, zwiększenie wpływu pacjenta na to w ogóle, gdzie on jest i jak jest leczony. I to się nie musi wykluczać z tymi celami, jakie normalnie stawia się przed ochroną zdrowia, tak? Bo ludzie boją się, że prywatyzacja, za wszystko będzie trzeba płacić, szpitale prywatne, będziemy umierali, dlatego że nikt nas nie będzie chciał leczyć, kiedy nie mamy fury pieniędzy. Ale naprawdę, w NFZ-cie już jest fura pieniędzy. Ta fura pieniędzy nie wystarczy na wszystko. Jak ktoś Państwu mówi, że 2 miliardy na onkologię rozwiąże problemy, to kłamie. Po prostu to jest czysty populizm, tak? Nikt przy zdrowych zmysłach nie twierdzi, że obecne pieniądze w NFZ-cie, czy nawet jeszcze jak się tam doda 10%, 15 czy 30 czy drugie tyle rozwiąże. Potrzeby ochrony zdrowia są nieograniczone. To wynika też z tego, że stale rośnie liczba nowych technologii medycznych. Technika poszła tak bardzo do przodu, że w tej chwili żadne państwo na świecie nie wyrabia się z finansowaniem wszystkich świadczeń, wszystkich leków, które są możliwe. W przypadku tego muszą dokonywać brutalnych wyborów. I teraz pytanie, którzy urzędnicy? Dlaczego ci z administracji rządowej? Dlaczego pacjent nie może zdecydować? Nie podoba mi się na przykład polityka tego funduszu, który finansuje onkologię, a nie finansuje tam, nie wiem, jakiegoś innego rodzaju terapii. Dlaczego nie mogę pójść do tego funduszu, prawda? To się wszystko da zorganizować. To jest cała dziedzina matematyki, prawda? W ubezpieczeniach ludzie robią uprawnienia specjalne, aktuaryjne, żeby rozumieć, jak liczyć te tabele. To działa w zwykłych ubezpieczeniach, a to nie działa w ubezpieczeniach zdrowotnych. Dlaczego? Dlatego, że w ogóle nie ma w tym elementów tej racjonalności rynkowej, ekonomicznej. A kwestia właśnie finansowania systemu to jest odrębna kwestia. I w Polsce fatalnym błędem dyskusji nad ochroną zdrowia jest to, że nie rozpatruje się osobno strony wydatkowej i strony przychodowej. Jak ktoś chce mówić o stronie wydatkowej, że jest nieracjonalnie wydatkowana, to zaraz go się oskarża, że chciałby w ogóle przychodową stronę zlikwidować, podciąć skrzydła i zostawić całe społeczeństwo na lodzie, a to nie prawda. Po prostu trzeba popatrzeć, jak to jest zrobione dobrze w innych państwach. Są też mniej poprawne politycznie rzeczy, jak na przykład w Czechach współpłacenie, prawda, żeby to jakoś troszeczkę zracjonalizować. No ale to już do dyskusji, taka dyskusja jest potrzebna i ona musi być merytoryczna, a nie populistyczna. Moim zdaniem to, co w tej chwili robią siły opozycyjne, typu 2 miliardy nie na TVP, na onkologię i przedstawiają się jako zbawcy narodu, to jest populizm, proszę Państwa. Tutaj było pytanie od Pana najpierw. Witam serdecznie, ja słucham Pana. I wszystko jest super. Ma pan z Dudą wygrane za to, co pan mówi, za swoją wiedzę, ma pan wygrane, ale ja reprezentuję Afery Prawa, jest to portal taki międzynarodowy. Jedno w zasadzie podwójne pytanie, bo do nas piszą i proszą, żeby pana spytać tak jak tutaj. Chodzi mi, aż mi głupio mówić, ale no muszę to zadać pytanie. Chodzi mi o to, że już naród polski jest no ciągle okłamywany, ciągle wprowadzany w błąd, mamy takie inne możliwości. Sekundkę. Natomiast chodzi mi o jedno pytanie tylko. Czy pan jest Polakiem z babci, prababci? I czy pana żona... I'm sorry. I czy pana żona, obecna już żona, tak, jest też z babci, prababci Polką? Dziękuję serdecznie. Tak, proszę o następne pytanie. Sławomir Krzyżanowski, ja reprezentuję Ogólnopolski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. I mam takie pytanie. Szwankuje ten mikrofon. Celowo wyłączony. Pytanie. Jakie pan ma zamiary, panie pośle, jako przyszły prezydent, prowadzić politykę odnośnie naszych zasobów naturalnych w sytuacji, kiedy ośrodki zagraniczne zakazują Polsce eksploatowania węgla, zakazują Bank Światowy, a zarazem strona amerykańska żąda, żeby Polska udostępniła swoje złoża amerykańskim korporacjom. Czy będzie pan stał na gruncie tego, że polskie surowce są własnością narodu polskiego i że naród polski jest wolny, właśnie wolnościowy, jako gospodarz tych surowców, czy też na zasadzie takiej, że proszę bardzo, niech sobie korporacje, jak mają środki, to niech sobie wydobywają polskie minerały.
Dobrze, już rozumiem pytanie. Dziękuję bardzo. Myślę, że powinniśmy chyba podawać sobie jeden mikrofon, bo po prostu tych pytań nie słychać. Więc tak, moje stanowisko jest tutaj jasne. Bogactwa naturalne są własnością narodu, tego, który gospodaruje ziemią, w której te bogactwa leżą. I w związku z tym jest naturalne, że naród musi czerpać z tego korzyść. Jest propozycja Grzegorza Brauna, aby wprowadzić taki system dywidendy narodowej. To w tej chwili jest dość kulawo realizowane przez opłaty koncesyjne na eksploatację złóż i opodatkowanie. Natomiast to powinno być, moim zdaniem, zabezpieczone na poziomie konstytucyjnym. Już byśmy mieli sprywatyzowane lasy państwowe, gdyby nie to, że w Konstytucji zostało to zapisane i Platformie Północy nie udało się tego w tym aspekcie znowelizować. Podobnie powinno być ze złożami naturalnymi. Sprawa jest na tyle strategicznie istotna, na tyle ważna, że powinno być odpowiedni przepis w Konstytucji, że właśnie korzyści z wydobycia bogactw naturalnych powinny być czerpane przez cały naród. Oczywiście zawsze musi być ten prywatny inwestor, optymalnie, żeby to był inwestor narodowy, prywatna spółka albo też i tak jak w tej chwili zajmuje się na przykład w tym miecz, ostatnio modny temat, zajmuje się eksploatacją tego KGHM, tak, więc państwowa firma. Natomiast optymalnie, żeby to było ze względu na strategiczne znaczenie takiej branży, żeby to był podmiot związany z naszym państwem, nie zewnętrzny. Czasem się zdarza tak, że państwo z jakichś powodów, z reguły technologicznych, próbuje rozmawiać z zagranicznymi inwestorami. Przez ostatnie lata tak było na przykład w przypadku gazu łupkowego, bo nie mieliśmy swoich technologii do wydobycia tego gazu, ale nawet wpuszczenie zagranicznych inwestorów nie zawsze okazuje się wystarczające. Na przykład w przypadku gazu łupkowego te zagraniczne koncerny wykonały te próbne odwierty i okazało się, że nawet ich technologia nie jest wystarczająca, żeby z tego przy obecnym poziomie rozwoju i tym tam charakterze złóż, ich rozkładzie i tak dalej, czerpać korzyść, żeby to się wszystko opłacało ekonomicznie. Więc sprawa jest złożona. Uważam, że trzeba o tym dyskutować. Ostatnio się ujawniła duża w internecie wrzawa w kontekście zmian, które rząd zaproponował. Tam w tle jest oczywiście rywalizacja lobbyingowa koncernów, nie tylko jest mowa o kanadyjskim, ale też koncernów niemieckich, którym wygodnie by było, żeby zabazować na unijnych regulacjach w tej kwestii, a nie polskich. Więc musimy zawsze mieć, że tak powiem, w tyle głowy, że kiedy ktoś na te tematy mówi, to tam się ściera wiele różnych interesów. No i ja uważam, że tą sprawę musimy mieć na radarze, traktować z najwyższą uwagą, bo to są też duże pieniądze, jak się raz wejdzie w jakąś inwestycję, bardzo trudno w nią wejść. Trzeba też brać pod uwagę kwestie społeczne. Póki ktoś nie ma na własnym terytorium wydobycia, no to fajnie się to, że tak powiem, popiera, ale jak ktoś później mieszka w sąsiedztwie, to bywa to różnie, prawda? I byliśmy ostrzegani przed ewentualnymi ryzykami środowiskowymi z wydobycia gazu łupkowego. Mogą być też ryzyka związane z kopalniami odkrywkowymi czy ze szkodami górniczymi. Niedawno byłem na Śląsku, posłuchałem trochę, że tam mają co kilka tygodni jakieś, jak to mi powiedział taksówkarz, małe trzęsienie ziemi. Że już nawet media tego nie raportują, bo się wszyscy przyzwyczaili. Także trzeba te wszystkie czynniki równoważyć, natomiast uważam, że sprawa powinna być zabezpieczona na poziomie konstytucyjnym, tak żeby politycy nie mieli pola manewru w wyprzedawaniu czy rozkradaniu bogactw naturalnych. Mateusz Szczepaniak, Stowarzyszenie Koliber. W grudniu 1988 roku weszła w życie ustawa Wilczka, która mówiła, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Oczywiście co do wolności gospodarczej są różne tradycje, natomiast mam do pana pytanie, czy pan właśnie jako, że tutaj jest w Konfederacji i jest część wolnościowa, ma jakąś propozycję dotyczącą właśnie tej wolności? Czy to jest właśnie coś podobnego do tej ustawy Wilczka, o której wspomniałem, czy coś może innego? Dziękuję. Dziękuję bardzo za to pytanie. No myślę, że ta myśl, którą pan zacytował, wyraża pewne ogólne nam towarzyszyć, to znaczy tam, gdzie wolność, na przykład wolność działalności gospodarczej jest ograniczona, tam musi temu towarzyszyć jakaś jednoznaczna, istotna przyczyna. Więc krótko mówiąc, katalog koncesjonowanych rodzajów działalności gospodarczej powinien być możliwie krótki i nie powinno się wprowadzać do systemu koncesjonowanego żadnych działalności, gdzie nie ma na to podstaw albo w bezpieczeństwie narodowym, tak na przykład koncesjonowany jest obrót broni. Pytanie, czy każdej broni powinien być koncesjonowany, czy tak się w tej chwili chodzi raczej o to, żeby policja czy służby miały jakiś wgląd, kto handluje bronią, żeby móc odróżnić legalnego handlarza od takiego, który zaopatruje przestępczość, tak?
a nie żeby normalny człowiek nie mógł otworzyć sklepu z bronią, albo jak opisywał to Sławomir Mencen, który prowadził sklep z bronią jako przedsiębiorca, żeby była to droga przez mękę niemożliwa do przejścia dla normalnego młodego przedsiębiorcy, bo to tylko sklep, to tylko broń, nic nadzwyczajnego, tak? Więc pierwsza sprawa to ograniczenie dziedzin, które są koncesjonowane do niezbędnego minimum, rozsądnego minimum. Druga sprawa, koncesjonowanie na poziomie, które wypełnia jakiś cel wynikający z interesu publicznego, czyli jeżeli tym celem jest bezpieczeństwo, to trzeba określić po prostu, gdzie jest ten próg bezpieczeństwa. No moim zdaniem na przykład właśnie w przypadku legalnego handlu legalną bronią, tym progiem bezpieczeństwa jest po prostu poinformowanie służb, że taką działalność się prowadzi. Następna sprawa, no to rozwiązania konkretne. Tutaj proponujemy dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, to znaczy zdajemy sobie, że szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorców, tym co ich dusi jest jeszcze ZUS, jako, że tak powiem, dobrodziejstwo, które państwo zapewnia każdemu, czyli to dodatkowe ubezpieczenie, niechciane. Mamy tutaj też jakby wiele innych propozycji. Moim zdaniem one są z zakresu upraszczania prawa podatkowego. Są to często zagadnienia bardzo szczegółowe. To, na co warto zwrócić uwagę, to też stałość prawa. Rząd wystarczy, żeby po prostu nie zaskakiwał osób prowadzących działalność gospodarczą zmianami prawa. Postulat taki, że powinno być przynajmniej roczne vacatio legis na wprowadzanie jakichkolwiek drastycznych zmian podatkowych, czy już nie mówię w ogóle nowych podatków, to jesteśmy tam rząd inny niż nasz wprowadza, to niechby chociaż rok poczekał. To, co w tej chwili robią, to jest zbrodnia, dlatego że podniesienie podatek cukrowy, prawda? Wprowadzenie go w środku roku obrotowego, gdzie mają producenci pokontraktowane sprzedaż z sieciami detalicznymi, to jest prosty ruch na rzecz globalnych korporacji, bo globalne korporacje zawsze sobie w ramach sieci, w ramach grup kapitałowych straty jakoś zrekompensują i się kapitałowo między rynkami potrafią wspierać. A lokalni producenci, którzy poszli na konkurencyjną wojnę z globalnymi korporacjami, próbując zrobić coś lepiej i taniej, dostaną po prostu taki domiar podatkowy, że ich to może położyć.